Nerdowskie podsumowanie stycznia 2023, część pierwsza, bo jak wiemy, teraz dzielimy, czyli filmy i seriale. Zapraszam serdecznie. Okej. Okay. Witam serdecznie w nowym roku, jeśli chodzi o podsumowania luty, nowy rok, przecież już mamy ponad półtorej, prawie półtorej miesiąca. No tak, ale podsumowanie może być na koniec pierwszego. W tym tradycyjnie troszkę obsuwy i tak lepiej niż ostatnio, więc jedziemy. Ten odcinek będzie troszkę wyjątkowy, i poprzed. I kolejny ten dotyczący planszówek, gier komputerowych i tak dalej, dlatego że będą tutaj zaległości. Po raz pierwszy mi się zdarzyło, ale przeglądając. I podsumowując poprzedni rok, zwróciłem uwagę, kiedy robiłem podsumowania i te materiały, że kilka rzeczy mi umknęło. Byłem przekonany i wiedziałem, że czy też oglądałem, czy też grałem, ale na liście już nie, że na liście w podsumowaniu topkach, ale w ogóle chyba materiałów, czy też zdania na temat tych rzeczy Wam nie powiedziałem. Więc będzie też troszkę tutaj nadrabiania. No tak, jest tutaj wrzucone, żeby nie było, że kiedyś, to w poprzednim roku, ale grałem, czy oglądałem. No dobra, jesteście ostrzeżeni, przechodzimy do konkretu i zaczynamy tradycyjnie od filmów. No i pierwszy na tapetę leci Pies, Dydok, 2022, zobaczyć ten film możecie na Prime Video, reżyseria Channing Tatum, który odgrywa tutaj nietytułową, ale główną rolę i Raid Caroline. Jest to film, który jest reklamowany jako raczej komedia. Coś w rodzaju K9. Kto nie kojarzy, to był film, bardzo, bardzo stary film z Jamesem Belushi, kiedy to główny bohater jest policjantem i dostaje jako partnera psa w sekcji K9. No wiadomo, że się nie dogadują, pies ma swój charakter, bohater ma swój charakter, ale jakoś się dogrywają. Oczywiście te niedogadywania mają podłoże komediowe, więc się możemy sporo pośmiać, a na końcu jest finał, w którym to oczywiście stają się przyjaciółmi. I tutaj pies nie idzie wbrew pozorom tym schematem. Trochę tak, a trochę nie. To nie jest film komediowy, mimo, tak jak powiedziałem, trochę sprzedawania w tej formie, ponieważ w zapowiedziach głównie koncentrowano się na tych scenach, które wyglądają jak śmieszne. Tymczasem tych scen śmiesznych jest raptem dwie czy trzy, i to są wszystkie, które są w zapowiedziach. To wbrew pozorom nie jest też dokładnie film o yy, zadziwnięciu przyjaźni między psem a naszym głównym bohaterem. Choć tak. To prawdopodobnie się skończy. Ale przede wszystkim, moim zdaniem, jest to film o przepracowaniu traumy żołnierza, w tym przypadku żołnierza amerykańskiego, Marines, który, któremu wydaje się, że poza światem Marines, poza kolejnymi akcjami bojowymi, nie ma dla niego życia. I zrozumienie, że jego czas już nadszedł i że trzeba postarać się znaleźć dla siebie sposób na życie normalne. I to dotyczy nie tylko naszego bohatera, ale psa, ponieważ pies też jest psem bojowym, który razem z przyjacielem głównego bohatera przez wiele lat służył. Toż od wypadku, w którym pies traumatycznie przeżył, ledwo go zuperowano, ledwo pies przeżył, ale też ma w tej chwili pies traumatyczny przeżycia. rzuca się na każdego, od roku już w służbie nie jest, jest utrzymywany przez wojsko, no ale jest w klatce. Tymczasem jego były pan, bo od roku już ten pies nie służy, umiera na akcji, a nasz główny bohater chce się z powrotem do wojska dostać po operacji, po problemach z głową, z bólami itd. Potrzebuje jednak papieru od swojego byłego przełożonego, a ten przełożony daje mu ultimatum. Zabierzesz psa twojego byłego przyjaciela i zawierzysz go na drugi koniec Stanów Zjednoczonych na pogrzeb tego przyjaciela, ponieważ rodzina chciałaby, żeby ten pies brał udział w tym pogrzebie, a potem psa oddamy do, i tu uwaga, do uśpienia. Teraz będzie spoiler, uwaga, a propos psa, jeśli jesteście osobami, które nie chcą, żeby historie dotyczące zwierzaków domowych źle się kończyły, to was uspokajam. Pies ostatecznie nie zostanie uśpiony i wszystko zakończy się dobrze. Okay? Ale mimo wszystko ta historia, to podróż. Przez całe Stany będą, tak jak powiedziałem, nie tyle historią komediową o różnicach pomiędzy tymi dwoma bohaterami psem, czy naszym głównym bohaterem, bo to prawda, tak będzie, ale głównie będzie sposobem na pokazanie tego um, nieprzystosowania do współczesnego um, życia i psa oraz człowieka, przy czym okazuje się, człowieka bardziej, i historią przepracowania tych wszystkich traum i problemów. Także zaskakująco ciekawy, oryginalny, z łezką wokół, bardzo Wam, kciuk w górę, bardzo Wam psa. Polecam. Park Jurajski, obóz kredowy, ukryta przygoda. 2022, jak cały Park Jurajski animowany, możecie zobaczyć na Netflixie, twórca, tak jak i głównej serii, Zack Stentz. Jest to odnoga tej animowanej serii, raczej dla dzieci, ja zawsze mówiłem, że wiekowy tak, 7, 13, 14, coś takiego, który miał wszystko obejrzałem, to jeśli dobrze pamiętam było 5 sezonów, w historia zamknięta. Tu też jest historia, która dzieje się, jeśli dobrze kojarzę, między pierwszym a drugim sezonem. W trakcie pierwszego czy drugiego sezonu jest to historia a, e, interaktywna. Otóż oglądamy jakiś odcinek, jakiś fragment i w pewnym, musimy wybrać, co nasz główny bohater chce zrobić, jak postąpi. Tak wybierzemy, to historia potoczy się trochę inaczej. Wybierzemy inną opcję, historia potoczy się troszeczkę inaczej. Zostawiam Wam e, na, czas na pobawienie się po sprawdzaniu tych opcji, jest ich trochę, i generalnie historia e, nie potoczy się dokładnie tak samo. To nie jest takie ukryte, a właściwie nie mające znaczenia wybory. Że niezależnie co wybierzemy, niby jakaś opcja będzie inna, ale ostatecznie suma wychodzi na to samo. Tutaj ta historia może potoczyć się zgoła naprawdę nieidentycznie, tak powiem, bo odpowiadam kilka wariantów, jest co oglądać. Generalnie można by z tego złożyć kilka odcinków. Tyle jest dodatkowych materiałów, nakręcanych, to nie są raptem 2-3 dwa, trzy, dwa, trzy wybory, więc bawiłem się całkiem ciekawie, całkiem fajnie. Naprawdę kciuk w górę, polecam Wam taką zabawę, szczególnie jeśli podobał Wam się główny wątek, czy główny serial, tak? Główna seria. Patrz jak kręcą. To film, który zobaczyć możecie na Disney+, Plus 2022, reżyseria Tom George. Rany i ulek, jak ja się dobrze na tym filmie bawiłem. E, powiedzmy lata 50 czy 60 e, Londyn, no generalnie Wielka Brytania i klasyczna historia kryminalna z Agatą Christie, dosłownie Agatą Christie w tle, ponieważ na deskach e, teatru wystawiana jest sztuka, która opiera się na jej najnowszej powieści. I sztuka ta ma iść ma zostać zekranizowana. Przyjeżdżają więc z okazji setnego występu różni ludzie, którzy będą związani, są związani z teatrem, razem z, z tą sztuką, ale też ludzie, którzy będą brali udział w produkcji filmu na podstawie tej sztuki. I w trakcie tej imprezy dochodzi do morderstwa. I ten początek dość klasyczny i sztampowy daje nam świetną historię kryminalną z bardzo pozytywnym, bardzo przyjemnie do, do oglądania, z bardzo fajnymi charakterystycznymi postaciami, o fajnych stylach, o fajnych sposobach wypowiedzi. Dwóch głównych aktorów, czyli pan detektyw i pani constable Pierwsza klasa, super dwójka, naprawdę świetny. Z chęcią zobaczyłbym więcej. Ten film na taką przyjemność, na taką frajdę, którą mi dał, to ten film był aż za krótki, bo tutaj, że godzina trzydzieści, a bawiłem się doskonale. To jest świetna historia, naprawdę. Nawet jeśli nie lubicie takich klasycznych e, historii detektywistycznych w stylu Agaty Christie, e, Poirot czy Sherlocka Holmesa, to okazuje się, że nie, 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 nie do końca, bo to nie jest niezależny detektyw, to jest członek policji. Ze swoimi problemami, ze swoimi manieryzmami, Dodatkowo mamy tu wątek związany z tym, że mamy jedną z pierwszych kobiet, która chce być detektywem w policji brytyjskiej, co też jest ewenementem i dziwnością straszną. Bardzo przyjemnie się ogląda, naprawdę serdecznie wam polecam. Zdecydowany kciuk w górę, drugi kciuk w górę też będzie, bo bawiłem się przednio. 3000 tysiące lat tęsknoty, 2022, reżyseria George Miller i teraz tak. To jest dosyć nietypowy film, e, który jest filmem miłosnym, ale nie do końca. Jest tu duża, duży wątek mistyczny, czy też nadprzyrodzony, ponieważ nasza główna bohaterka, która jak się szybko okazuje, okazuje, ma problem z emocjami, z odczuciami i z prawdziwą miłością, której wydaje się, że nigdy nie doświadczyła, albo by nigdy sobie na, nie, na nią nie pozwoliła, trafia na Gina. Tak, w dosyć przypadkowy zbieg okoliczności trafia na gina. I razem z tym Dinem dostajemy zbiór różnych opowieści z historii życia tego dina. Potem mamy jeszcze też współczesność związany z tym, Dżimem, i naszą główną bohaterką, ale jest to tak przesadzone mistycyzmem i taką kulturą. I tutaj jest ciekawe, że e, fajny jest to zabieg, że dostajemy te wątki kultury wschodniej, które nie są tak mocno grane. Tu nie mamy historii 1001 o nocy. Nie do końca jest to historia arabska. Tutaj jeden duży wątek dzieje się w XVII-wiecznej Turcji, więc czujemy tą inność, ale ona tak często na ekranie, ten mistycyzm turecki, ten XVII-wieczny, te historie, te wierzenia, nie są tak mocno często eksploatowane w filmach czy serialach, które oglądamy. Więc to jest generalnie Wtedy, kiedy Jin opowiada różne historie, to jest bardzo odświeżający, ciekawy sposób też wyrygistrowania tych scen, pokazania, efekty specjalne, które nie są nachalne, nie są nawrzucane na mnóstwo, a jednak jak już są, to są bardzo subtelne, bardzo ciekawe. Jest to też historia poniekąd w wielu aspektach smutna i przejmująca. To, jak za każdym razem Jin próbuje się uratować, uwolnić i za każdym razem z różnych przyczyn mu do tego. No nie jest mu to dane. Czasami te historie są naprawdę przyjmujące i oczywiście związane są z miłością. Nic przecież, dziwnie, e, nie, nic przecież nie jest w tym dziwnego, skoro mamy taki tytuł. 3000 lat tęsknoty. E, troszkę zgrzyta mi finał, w którym wydaje mi się, że pewne rozwiązanie, pewne założenie poszło za łatwo, chociaż może nie. Sami to ocencie, generalnie zdecydowany kciuk w górę, to jest bardzo ciekawa historia, nie jest ciężka do oglądania, to nie jest yy, art nouveau, czy generalnie w kino artystyczne, w którym się strasznie zmęczycie i Czacha będzie miła być się nawiedzić, o co tu właściwie chodzi? Nie, historia jest ciekawie opisana, przejmująca, ale jednak podana na tyle łatwo, że spokojnie sobie z nimi udarcie radę, a chociażby ze względu na tę historię Gina, która opowiada swoje różne koleje losu, absolutnie, absolutnie Idris Elba tutaj się super sprawdza, polecam. A teraz trochę nadrabiania zaległości, czyli nie tak bieżące filmy. Uwaga! Furia 2014 reżyser David Ayer i głównym bohaterem Brad Pitt, choć tam jest naprawdę plejada bohaterów. Historia? Drugowojenna o pewnym oddziale czołgów, właściwie w jednym konkretnym grupie czołgów, bohater który jest no, kompletnie świeżo zwerbowanym żołnierzem, trafia do weteranów, do konkretnego czołgu, którym dowodzi postać grana przez brata Pita. No i mamy pokazane, pokazana jest brutalność wojny jako takiej, w tym przypadku II wojny światowej, nienawiść jednych do drugich, w tym przypadku Amerykanów do Niemców za to, co Niemcy robili. Mamy to końcówkę II wojny światowej, więc teoretycznie. Alianci raczej już na pewno wygrają, jesteśmy już na terenie Niemiec, a mimo wszystko wciąż jest brutalnie, okrutnie i bardzo krwawo. Nie do końca podszedł mi ten film. Ja wiem, że on ma bardzo dużo osób, które się, którym ten film się podoba, ale mnie on nie przekonał. Być może wynika to z tego, że ja już tę historię wielokrotnie widziałem. Brutalność wiem, znam. To jak okrutna jest wojna, wiem, widziałem. Krew na ekranie, w sposób, śmierć pokazywałem w sposób brutalny, okrutny, wszystko to widziałem. Gra aktorska, wszystko ok. To są naprawdę bardzo dobrzy aktorzy, którzy tutaj grają. Z bratem Pitem, tak jak powiedziałem, na czele. Dodatkowo finał, to już kompletnie mi nie gra. Tutaj uwaga, spoiler. Nasi bohaterowie, właściwie brat Pitta, a potem kolejni z jednego do dołączają, postanawiają zginąć, bo zginąć. Tak jak powiedziałem, końcówka wojny. Co więcej, nasi bohaterowie mają możliwość wycofania się ze swojego zniszczonego czołgu, czy uszkodzonego czołgu na piechotę i nie brania udziału w tej walce, która się zapowiada, i to Walce, która właściwie nie ma ze punktu widzenia strategicznego żadnego znaczenia, to nie jest tak, że muszą tu bronić, by uratować jakiś szpital albo uciekinierów. Nie, mogą sobie kompletnie tą walkę odpuścić. Ona z punktu widzenia strategicznego czy moralnego nie ma żadnego znaczenia, ale bohater grany przez brata Pita mówi: Ja zostaję, ja będę walczył, choć szans prawie żadnych nie ma, i po kolejni bohaterowie się na to zgadzają i przyłączają do tej samobójczej misji i walki. Skoro nie przekonuje mnie kompletnie, jest dla mnie szczapy wzięta motywacja głównego bohatera, i a nawet jeśli jego, bo ja rozumiem jego zakrzywienie psychiczne, że on może mieć po prostu dość życia i chce zginąć, ale to, że wszyscy inni kolejni o nieco innych wartościach i innej jakby skali zaburzeń psychicznych też się zgadzają na to, że a idziemy na śmierć, a co tam, za długo żyłem, zginę, chociaż mam normalnie bez problemu możliwość przeżycia. Po prostu nogi zapas, uciekam, nie ma żadnego problemu. Także generalnie od strony realizacyjnej bardzo dobrze zrealizowany film. Wszystko naprawdę bardzo realistyczne, przejmujące. Okrucieństwo wojny jest bardzo dobrze przedstawione, ale ponieważ ja już to wszystko widziałem, nie ma tutaj nic moim zdaniem oryginalnego, wersja tylko finał jest dla mnie bardzo efektownie pokazany. Oczywiście, tak, ale z zerową motywacją, nie przekonującą mnie kompletnie, że powinien zadziałać się ten finał także generalnie. Ani kciuk w górę, ani kciuk w dół dla tych, którzy nie oglądają, a tylko mnie słuchają. Ok, to jedziemy dalej. Czarna Owca to film, który obejrzeć możecie, bodajże na kanal Plus 2021, i jest to film polski w serii Aleksandra Pietrzaka. Jest to komedia obyczajowa, nazwijmy to troszkę tak. Nie wyróżniająca się niczym szczególnym na tle innych komedii, tych bardziej obyczajowych komedii, jakich wiecie, słodko-gorzkich komedii. Polskich, bo nie jest to typowa komedia romantyczna, w której to po prostu robimy setki my, jako Polacy, setki komedii romantycznych, wszystkich z tymi samymi aktorami, wyglądających jak 150 odcinek tej samej komedii i z tym samym zresztą założeniem fabularnym. Tutaj z kolei mamy ten drugi gatunek komediowy, komedię obyczajową. Czyli generalnie źle jest do dupy i są problemy, ale co jakiś czas rzucamy bardzo fajny, i w czarnej ofty tak, rzeczywiście jest, bardzo fajny wątek do pośmiania się, do uśmiechnięcia się przynajmniej. To nasz główny bohater. Mieszka ze swoim ojcem, który jest po rozwodzie z matką, która niedawno uznała, że właściwie uznała, przepraszam, odkryła w sobie, że jest homoseksualna, że woli kobiety. No i jeszcze opiekują się dziadkiem naszego głównego bohatera, który no, praktycznie opiekować się nim trzeba cały czas, bo zapomina, ma problemy z chodzeniem, trzeba mu pomagać, myć się i tak i tak dalej. No i nasz bohater ma wielkie, wielkie marzenie związane z tym, że z kumplami wyjedzie i będzie robił wielki program na YouTubie, bo jest YouTuberem w Polsce, ale podpisał kontrakt, pojedzie gdzieś tam na zachód i tam będą w ogóle super mieli programy i będzie zrobił kokosy, ale w międzyczasie okazuje się, że jego była... Zaszła w ciążę i o ile on niby się z byłą dogadał, to jego rodzina uważa, że o nie, bratku, ty jest tak po prostu na rok czy dwa nie wyjedziesz, tutaj czekają go obowiązki. No i z tego wyjdzie trochę śmiesznych rzeczy, trochę ciekawych rzeczy, trochę smutnych rzeczy, trochę takich obyczajowych właśnie. Generalnie okej. Okay. Czarna owca ani tak, ani nie przyjemnie zrealizowane, w porządku, nie mogą od strony się w ogóle niczego przyczepić, eee, nie napisany tak, żeby któryś z aktorów czy aktorka mogli wybrzmieć i zrobić super performance i zachwycić, absolutnie nie, to tutaj poziom fabularny czy rozpisania postaci jest taki, że no, solidnie wystarcza, na więcej się nie da, ale zepsuć też nikt nie zepsuł, więc okej, okay. eee, i tyle, więc ani kciuk w górę, ani kciuk w dół, ale generalnie pozytywnie. I na sam koniec, jeśli chodzi o filmy Junk i Ej, rok 2023. Film, który zobaczyć możecie na Netflixie. Netflix, Netflix przecież powiedziałem. Reżyseria Sang Ho Young Film koreański. Koreańczycy królują ostatnio na Netflixie. I ilekroć trafię na coś koreańskiego, nie tak, że biorę wszystko. Raczej wybieram. To jestem z tego zadowolony. I tutaj jest tak samo. Przy czym jest to film zaskakujący. Ponieważ początkowo pierwsze sceny sugerują nam raczej SF, Strzelacki, wiecie, bum, bum, wybuchy, cyborgi i tak dalej. Raczej klasę B. I coś tej niższej kategorii jakościowej. Po czym okazuje się szybko, że ta niska jakość pierwszych scen jest motywowana i dostajemy coś w rodzaju miszmaszu. łowcy Androidów e, z Cyberpunkiem. Tak jest. E, jest tu dużo o działaniu megakorporacji o nieludzkim traktowaniu ym, przez megakorporacje ludzi jest to też mocny wątek ghost in the shell y o ludziach, którzy zgrywają swój umysł, niejako, że nie umieram, mogę zgrać swój umysł i będę w sztucznym ciele dalej funkcjonował, ale są różne poziomy. Bez, bez ludzi, którzy nie stać na to, mogą sobie za darmo zgrać e, swój mózg, ale wtedy on staje się przedmiotem dowolnego rozporządzenia, dowolnej korporacji i firmy e, i mogą z twoim wizerunkiem, z twoim ciałem, właściwie z twoim mózgiem, twoją. Wizją, swoim chciałem robić, co chcą, sprzedawać komercyjnie na czy inne sposoby, jakkolwiek wykorzystywać, a ty dzięki temu zostałeś zgrany i w jakiejś zdigitalizowanej formie gdzieś tam sobie żyjesz, ale to było za darmo. Jeśli nie chcesz, żeby inne megakorporacje miały prawa do Ciebie po tym, jak zostałeś zdygitalizowany, no to musisz zapłacić kupę kasy. I tak jak powiedziałem, w związku są to, w związku z tym, co przed chwilą wam powiedziałem, są zdecydowanie wątki: e, łowcy Androidów, Ghost in the Shell i cyberpunka, bardzo umiejętnie to podlane takim sosem e, kultury koreańskiej. E, dalej nie jest to film super wybitny, e, szczególnie, że pod koniec, no to już jedziemy z cgi naprawdę mocno i wtedy rzeczywiście czuć, że tutaj no, no nie są to super, e, nie wyszło to najlepiej, bo wiem, że można to zrobić za niewielkie pieniądze. lepiej. Widziałem w zeszłym roku. Ten film koreański SF, Space Opera, teraz, przepraszam, wypadł mi z głowy, na której bardzo by się bawiłem i on kosztował minimalnej ilości pieniędzy, a efekty specjalne były bardzo fajne. Tutaj z tym jest gorzej, ale dalej, jeśli przyjmiemy pewne założenie, że to nie jest najważniejsze, no to nam to nie zgrzyta. Jest ok, jest w porządku, akcja nie jest najważniejsza, raczej ten świat jest o wiele ważniejszy i relacje międzyludzkie, jak to zwykle bywa w łowcy androidów, czy w Cyberpunku, czy w Ghost in the Shell. Także ostatecznie, Kciuk w górę to jest dobry film, który zaczyna się właśnie tak jak film klasy B, a potem okazuje się, że ma drugą i trzecią o wiele ciekawszą warstwę, że ta warstwa wizualna może nie jest najlepsza, ale warstwa tematyczna, fabularna zdecydowanie nadrabia te braki, jeśli chodzi o tą warstwę wizualną. Okej, okay, to wszystko, jeśli chodzi o filmy 2023 w 2023 styczniu, ale są jeszcze seriale. No i w serialach zaległość, o której wspominałem, że będzie. Dwie zaległości będą jeszcze w kolejnym odcinku, jeśli chodzi o gry planszowe. A tutaj zaległość, którą jest mi, narodowy Krwi. Być może dlatego, że zrobiłem po prostu osobną recenzję tego koszmarka, to może właśnie dlatego, gdzieś on mi wypadł w podsumowaniu grudnia 2022. Nie wydaje mi się, a sprawdzałem, chyba, że miałem zaćmę w momencie, kiedy sprawdzałem, żeby ten to dzieło pojawiło się w moim podsumowaniu grudnia 2022. Zatem, tutaj, w kilku dosłownie słowach, nadrabiam nie, nie, nie. Po więcej, zapraszam do mojej recenzji, która będzie gdzieś tu. Link, coś tutaj. Natomiast, to jest koszmarek, zarówno jeśli chodzi o odniesienie jakiekolwiek do świata Wiedźmina. Teoretycznie mamy cztery odcinki, e, dziejące się tysiąc lat wcześniej, i mają nam powiedzieć historię stworzenia pierwszego Wiedźmina oraz koniunktury sfery, które doprowadzi do połączenia dwóch światów, z których to pojawią się ludzie, w świecie, w którym dotychczas rządzu, których żyją dotychczas tylko elfy i tylko ludzie. Wszystko tu leży, jest to film, nawet serial, nawet nie klasy B, a klasy C. Wykonanie, efekty specjalne, poziom scenariusza, fabuły, głupota głupotą pogania. Jak ktoś to powiedział, ten film Netflix wyreżyserował tylko dlatego, stworzył tylko dlatego, że przyszedł Amazon Prime, wyłożył pieniądze i powiedział: Zróbcie coś gorszego niż Ring of Power, bo nie możemy mieć tytułu najgorszego serialu zeszłego roku. No i proszę bardzo, Netflix powiedział: Nie ma problemu, zrobimy. No i zrobili, bo to nie jest żaden problem, zrobić taką hałę. Z całym szacunkiem dla twórców, którzy na pewno chcieli jak najlepiej, ale no po prostu kompletnie, kompletnie. Nie wyszło nic dobrego, nie jestem w stanie powiedzieć o tym serialu. Tak jak powiedziałem, więcej zapraszam do mojej recenzji. Jedziemy dalej. Różowe lata 90. Eee, 2022. Na Netflixie twórcy Craig Meltzer i Bonnie Turner. Kto jest wielkim miłośnikiem różowych lat 70., a był taki serial, sitcomowy serial. Eee, swego czasu i był bardzo, bardzo popularny. Ten absolutnie będzie się bardzo dobrze bawił na różowych latach 90. Jest to też sitcom i co więcej, jest to niejako kontynuacja lat 70. Nie jest to odtworzenie, że odpalamy ponownie tylko, że w latach 90., ale mamy tu tych samych bohaterów, a przynajmniej ich chemio. Innymi słowy, w latach 70 mieliśmy grupkę młodych ludzi, dziewczyn, chłopaków, którzy spotykali się w piwnicy u jednego Reda e, oraz Ketty, e, czyli rodziców jednego z tych dzieciaków, no i przeżywali swoje przygody. Tak jak powiedziałem, to sitcom, więc zaledwo w kilku ujęciach. To był jakiś garaż u Reda, piwnica u Reda, gdzieś tam czyjś dom i tak dalej. Było śmiesznie, było śmie wesoło, było też pokazanie tej specyfiki lat 70 No i wiadomo, relacje między tymi młodymi ludźmi. W latach 90. jest dokładnie to samo i też mamy Kitty, i też mamy Reda, tylko teraz są dziadkami, ponieważ główną bohaterką jest tutaj ich wnuczka. I ona ma teraz swoją pakę, swoją ekipę, przyjeżdża do dziadków i wakacje spędza właśnie tutaj, u nich w domu i znowu w piwnicy, więc pewne rzeczy oczywiście absolutnie słusznie, zresztą są powtórzone. Ale takie jak powiedziałem, mamy tu o tych bohaterów, którzy byli. W oryginalnych latach 70. oni nie zniknęli. Pojawiają się jako rodzice naszej głównej bohaterki, jako wujek, jako rodzice tych nowych bohaterów, tej, z tej innej, z tej nowej paczki. Mamy nawiązania do scen, które się kiedyś pojawiały, do kultowych powiedzeń Reda i Kitty, i generalnie właśnie Red i Kitty, czyli aktorzy, którzy grali ojca i matkę wtedy, a teraz dziadków, oni absolutnie ciągną ten serial. Absolutnie. To są gwiazdy tego serialu, te wszystkie sceny z nimi są po prostu przesudowne. Dodatkowo, jeśli czujemy sentyment do tych lat 70., no to dodatkowe plusy. Stopniowo przekonywałem się do tej nowej ekipy lat 90., do tych chłopaków, do tych dziewczyn, które teraz stanowią tą grupę. Nie od razu, nie wszystko mi weszło. Jedna z postaci wciąż tam nie jestem przekonany, ale generalnie ostatecznie też na plus. No bo to nie było łatwo zastąpić tą grupę bardzo znanych aktorów w tej chwili, jak Mila Kunis, Aston Kutcher, którzy tutaj zaczynali właśnie w latach 70., ale nie tylko. Więc weź ich buty i w te legendarne, dla niektórych oczywiście postacie, zrobić coś nowego, co nie będzie tylko kopią tych samych postaci, że tutaj nie ma raczej kopii postaci 1 do 1, tak, że w latach 70. mieliśmy taką postać o takich cechach charakterystycznych, to teraz mamy identyczną postać w latach 90. Są podobieństwa, czasami to jest jedna postać, jest kombinacją dwóch postaci z lat 70., ale identycznych rozwiązań nie ma i bardzo dobrze. Tak jak powiedziałem, nawiązania do lat 70 tam tamtego serialu bardzo dobry, bardzo super się bawiłem, z chęcią obejrzę ten serial jeszcze raz, żeby się dobrze, dobrze pośmiać. Peryferal, czyli serial, który u wielu osób był jednym z najlepszych seriali Roku 2022, przynajmniej seriali SF. No, nie dla mnie, bo ja obejrzałem go w 2023. Zapraszam od razu na recenzję peryferala serialu, ale też książki, ponieważ zrobiłem sobie pewien eksperyment i jednocześnie oglądałem serial i czytałem książkę. Tak, troszkę rozdziałów, trochę odcinek, trochę rozdziałów, trochę odcinek. Co z tego wyszło, tak jak mówię, zapraszam serdecznie na moją recenzję, a tutaj w skrócie. Peryferal zapowiadał się bardzo, bardzo dobrze. Ostatecznie jest serialem dobrym. Jeszcze w porównaniu z książką, tak jak mówię, sami zobaczcie. A tutaj mamy historię nieco wyprzedzającą nasze czasy, bo jest rok 2032, i nasza bohaterka na moment zastępuje swojego brata, który testuje na pomocą nakładki z wirtualną rzeczywistością testuje jakąś super nowoczesną grę, za którą płacą mu kasjer za te testy. Nasza bohaterka zastępuje go i okazuje się, że przez przypadek jest wkręcona w coś, co z punktu widzenia gry wygląda jak najpierw porwanie, a potem włam do jakiegoś super taniego laboratorium. Potem nagle okazuje się, że to chyba nie do końca była gra. Sami przekonacie się, co za tym wszystkim stoi. Nie będę wam tutaj zabierał e, tajemnicy, która stoi za tym serialem. Przy czym, niestety, one są tutaj, te tajemnice, bardzo szybko nam ujawnione. I potem tylko historia nam opowiada, co się uda, co się nie uda, kto przeżyje, kto nie przeżyje, komu uda się zrealizować swoje cele. Zupełnie inaczej niż w książce, gdzie te tajemnice i rzeczy trzymane są przy orderach przez Williama Gibsona, bo to na podstawie książki, właśnie Williama Gibsona. Peryferal, ten serial powstał. Zupełnie to jest inaczej poprowadzone. Od razu wam mówię, będzie drugi sezon i drugi sezon będzie absolutnie już dowolną jazdą, ponieważ pierwszy sezon wyczerpuje całą książkę. Od razu Wam mówię, to co obejrzycie w pierwszym sezonie, to jest całość książki. Jak jest to zrobione, to tak jak mówię, po raz kolejny wywołuję do mojej recenzji, natomiast to jest całość książki. Drugi sezon nie może się do książki odwoływać, bo książki nie ma, nie ma pierwowzoru. Więc zobaczymy, czy twórcom pójdzie lepiej, kiedy już sami będą pisali, czy gorzej. To tyle, jeśli chodzi o peryferal. No i nie mogło zabraknąć. The Last of Us, które zaczął swoje premierowanie w styczniu, oczywiście będzie też w lutym i będzie też w marcu. Podsumowanie to marzec. Tutaj zapraszam na moje recenzje poszczególnych odcinków tego serialu, więc w tym podsumowaniu do stycznia bardzo krótko. Te pierwsze odcinki super. Nie oglądałem, nie grałem w grę, więc dodatkowo na świeżo sobie to odbieram, chociaż niewielkie rzeczy o grze wiem, czyli mniej więcej wiedziałem, że to będzie w tym przypadku, jeśli serial odpowiada grze, że będzie historia drogi. Joela i Eli, którzy będą się przestany przebijali gdzieś tam, że są jacyś zakażeni. Tyle wiedziałem, tak? Nic więcej. No, ponieważ wiem, jak rozpoczyna się drugi sezon, że znaczy druga, część, druga część gry, no bo trudno było nie usłyszeć, wokół tego było dużo zamieszania i emocji w internecie, no to mniej więcej wiem, jak się ta historia zakończy, jeśli, jeśli chodzi o takie bezpośrednie losy naszych bohaterów, e, choć nie wiem, co będzie po drodze. E, no więc tak jakby, z, no niestety niezupełnie czystą, e, czystą myślą, ale jednak raczej czystą myślą podchodziłem do tego serialu. Nie wiem oczekiwań i w związku z tym, być może, bawię się super. Eee, twórcy dla formalności, a to jest ważne, Craig Mazin, czyli twórca odpowiadający za Czarnobyl, genialny serial na HBO Max. Tutaj zresztą dla Us też na HBO Max możecie zobaczyć. No i Neil Drakman, który był reżyserem i współtwórcą oryginału, czyli tej gry, więc absolutnie jakość najwyższa. Super. Można mieć delikatne uwagi co do tych czy innych poszczególnych scen, rozwiązań fabularnych, ale od strony takiej czysto twórczej, warsztatowej, absolutnie maksimum twórcy wyciskają z tego. Jeśli chodzi o gra aktorską, przedstawienie tego świata, wyreżyserowanie poszczególnych scen, po prostu to jest masterpiece od tej takiej warsztatowej strony. A jak się to zakończy, no to zobaczymy przy podsumowaniu, które zapewne będzie w okolicach marca. No dobra, słuchajcie, to wszystko z mojej strony, jeśli chodzi o filmy i seriale 2023 w styczniu. Zapraszam na inne materiały na moim kanale. Mniej więcej dwa dni później, jeśli nic się nie stanie, katastrofę mi nie zeżerę, to po tym materiale będzie druga część, czyli gry planszowe, gry komputerowe i książki, bo to się złożyło na tą drugą nerdosko-gigowską część w styczniu, więc na nią też zapraszam i oczywiście jak zwykle tradycyjnie na sam koniec. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Cześć.